Jest mi niezmiernie miło Państwa tu na naszym jubileuszu powitać w imieniu swoim i w imieniu pracowników. Proszę Państwa, no to jest taki czas, kiedy świętujemy, hodowla naszego kraju świętuje w zasadzie jubileusz tego miejsca, dlatego że stado ogierów w Łącku już jest takim jednym z nielicznych miejsc, gdzie hodowcy mogą korzystać z dorobku i najlepszych reproduktorów w kraju. 1923 rok dekretem pana prezydenta Wojciechowskiego powołane jako drugie stado ogierów w naszym kraju, 100 lat olbrzymiego dorobku. Witam serdecznie Państwa, witam serdecznie pana prezesa, witam serdecznie prezesów historycznych, bo gdzieś widziałem, jest tutaj z nami i Michał Wojnarowski jest z nami i Bolesław Wyszatycki, osoby, które przez wiele dziesięcioleci, drodzy Państwo, są związane właśnie z tym stadem ogierów, ale właśnie mam zaszczyt to uczynić i odznaczyć Wojtka odznaczeniem zasłużonym dla rolnictwa. Wielkie brawa, proszę Państwa. Widać prawdziwe zaskoczenie tutaj pana prezesa stada ogierów w Łącku, Wojciecha Muczyńskiego. Nie spodziewał się, niespodzianka się udała. Jeszcze raz dla niego gorące brawa. Dziękuję pięknie panu ministrowi. Jeszcze słowo. A oczywiście, drodzy Państwo, to odznaczenie naprawdę jest olbrzymim zaskoczeniem. Wojtek nic nie wiedział, to był taki pomysł nasz wspólny. Grzegorza Szykuńskiego gdzieś tutaj jest razem z nami, powiedział, że właśnie przynajmniej w ten sposób mogliśmy wyróżnić je. Jesteś z nami ogromnym zaszczytem. Muszę dopowiedzieć parę słów, dlatego proszę Państwa, że te wydarzenia, które się dzieją w Łącku, zwłaszcza te jeździeckie, one to zawsze jesteśmy, pewna pula nagród, pieniędzy musi być przeznaczona na te wydarzenia i bez udziału sponsorów wiele wydarzeń by się nie wydarzyło, jak choćby te historyczne w tym roku, pierwsze zawody międzynarodowe zorganizowane w Łącku w skokach przez przeszkody. Dla nas jest to niezmiernie ważne, dlatego że wybieramy te ogiery, które chcemy kupować, te najlepsze, one wymagają selekcji. I tej selekcji sportowej, która jest taka najważniejsza, bo ona jakby wskazuje kierunek użytkowy koni. I bardzo serdecznie dziękuję pani Wiolecie Kulpie, że zawsze mogę na nią liczyć od kilku lat i te wszystkie wydarzenia zbieram. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dzień dobry wszystkim Państwu, panie prezesie, panie ministrze. Bardzo serdecznie dziękuję za te miłe słowa, które kierował przed chwileczką pan prezes. Ja powiem tylko tyle. To prawdziwa przyjemność móc współpracować, móc realizować te projekty, które są generalnie dedykowane panie prezesie społeczności lokalnej. Bardzo się cieszymy, że jest tak duża frekwencja, że państwo jesteście tu z nami, że cieszycie się również stuleciem stada ogierów w Łącku. Ale to są oczywiście te wydarzenia, o których mówił pan prezes. Zawody, wyścigi, które są tu organizowane, są naprawdę niesamowitym wydarzeniem pod kątem rodzinnym. To nas bardzo spaja, z tego jesteśmy jako Orlen bardzo zadowoleni, że integrujemy całą społeczność lokalną, nie tylko miasta Płocka, które oczywiście mieszkańcy tu przyjeżdżają, ale również okolicznych gmin. Jestem Państwu niezmiernie wdzięczna, że możemy wspólnie spędzać tu te święta, możemy spędzać wspólnie ten czas organizowany dla rodzin, dla wszystkich osób, które chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, które organizuje Stado Ogierów w Łącku. Panie prezesie, 100 lat to już poważny wiek. Jakie wydarzenie przygotowaliście z tej okazji w Stadzie Ogierów w Łącku? Dla nas jest to przede wszystkim ogromne wydarzenie i święto dla hodowli. Dlatego, że stado niezmiennie od 100 lat, od założenia wypełnia misję, że tak powiem, ojców założycieli i cały czas jakby zaopatruje polskie rolnictwo, polskich hodowców, najlepsze ogiery, reproduktory na tyle, na ile jest to możliwe. Co przygotowaliśmy dzisiaj? Ponieważ chcemy się tą radością podzielić nie tylko w zamkniętym gronie koniarzy, ale także podzielić się ze wszystkimi mieszkańcami regionu, więc przygotowaliśmy
mieliśmy liczne atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, no dla starszych, dla wszystkich, żeby tutaj jak najwięcej osób mogło nas odwiedzić, zapoznawać się z tym, co robimy, bo to jest ważne, żeby jak najwięcej ludzi angażowało się też w tę wiedzę o koniach. O, może tak. Dziś ten sezon konny, można powiedzieć, że dobiega już końca. Jak podsumowałby pan ten mijający rok? Jeśli chodzi o ten rok hodowlany, stanówkowy, to będziemy go pewnie podsumowywać za miesiąc. Natomiast rzeczywiście, ponieważ już wkraczamy w okres jesieni, za chwilę zimy, to ten taki okres najbardziej spektakularnych wydarzeń na świeżym powietrzu dobiega końca. No i tu trzeba powiedzieć, że ten rok był wyjątkowy, dlatego że zorganizowaliśmy duże imprezy jeździeckie. Mistrzostwa Polski Młodych Koni, to jakby tą imprezę udaje nam się przetargi wygrywać od 3 lat, ale pierwszy raz w historii tego miejsca, czyli jakby piszemy nową historię, zorganizowaliśmy zawody międzynarodowe w skokach przez przeszkody. No i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy to kontynuować. No właśnie, jakie plany na rok przyszły? To, co jest najważniejsze na rok przyszły, to w tej chwili, czym ja żyję najbardziej, to jest to, że w tej chwili już kończymy negocjacje zakupu wybitnego ogiera pełnej krwi angielskiej. No to będzie na pewno zakup, którego no, historyczny. Ogier rzeczywiście ma wybitny rodowód i bardzo dobrą karierę i to jakby to jest dla nas największe osiągnięcie. Natomiast z takich planów, i to jest ta najbliższa przyszłość. Oczywiście cały czas ogiery w innych rasach też będziemy sobie upatrywać. Mamy bardzo duże potrzeby ogiera wielkopolskiego, więc będziemy szukali ogiera wielkopolskiego. Jest prezes Stadniny Koni Racu, tam też negocjujemy jednego ogiera, więc to są te rzeczy, które my żyjemy najbardziej, te hodowlane. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia takie jeździeckie, selekcyjne, sportowe, no to tak jak powiedziałem, no myślę, że będziemy kontynuować te nasze imprezy sportowe, głównie pod kątem selekcyjnym, żeby młode konie już gdzieś tam wypatrywać i potem ewentualnie no właśnie planować zakup. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i oczywiście życzymy Stadzie Ogierów w Łąsku jeszcze wielu takich rocznic. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Również życzę Stadu Ogierów tego. I oczywiście no, muszę podziękować wszystkim pracownikom, którzy już nie pracują, tymi, którzy pracują, bo to jest tak naprawdę ich praca i to, że to miejsce tak wygląda i funkcjonuje do dzisiaj, to tak naprawdę jest wkład pracy wszystkich, a w tych czasach, kiedy już koń jest trochę mniej potrzebny, bo tak jak widać mamy dużo koni mechanicznych, no to rzeczywiście te konie jakby stają się coraz bardziej zapomniane. Ogromne podziękowania należą się dla właściciela, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nas wspiera niezmiernie i tutaj dziękuję i dyrektorom w Krajowym Ośrodku i panu ministrowi Romanowskiemu, który bezpośrednio nadzoruje spółki KOWR-u. Również bardzo serdecznie dziękuję, tu jeszcze będzie nieraz okazja, pani Wiolecie Kulpie, która no od wielu lat wspiera wszelkie inicjatywy w Łącku i tak naprawdę wiele wydarzeń właśnie tych sportowych bez jej wsparcia byłoby niemożliwe, także tu też bardzo serdecznie dziękuję. No dziękuję Orlenowi, bo to jakby on tutaj też bardzo mocno nas wspiera. No i wszystkim przyjaciołom, miłośnikom koni. Pani Wioletto, można powiedzieć, że jesteśmy na przyjęciu urodzinowym szacownego jubilata, który kończy już 100 lat Stada Ogierów w Łącku. Co chciałaby pani przekazać zarządowi stada? Myślę, że możemy nazwać się nawet jako Orlen przyjacielem Stada Ogierów w Łącku, ponieważ współpracujemy rokrocznie przy realizacji szeregu projektów, które organizuje Stado Ogierów w Łącku. To są wyścigi, zawody konne i bardzo się cieszymy, że możemy uczestniczyć w tych wydarzeniach, które przyciągają uwagę społeczności lokalnej, mieszkańców miasta Płocka i okolicznych gmin, ponieważ jest to ważne wydarzenie i widowiskowe przede wszystkim, które przyciąga całe rodziny, bo tam są całe rodziny, mnóstwo dzieci, które później mają szereg atrakcji wokół tych zawodów organizowanych przez Stado Ogierów w Łącku. I bardzo się cieszymy, że możemy w tych wydarzeniach uczestniczyć. I na stulecie, cóż można życzyć stulatkowi? Na pewno 200 lat na tę okoliczność, ale życzę takich projektów z takim rozmachem, które były od kilku lat i mam nadzieję, że będą nadal organizowane,
że to stado ogierów w Łącku wreszcie tak odżyje, tak będzie tętniło życiem jak teraz. Zobaczmy, ile tutaj jest naokoło osób, które odwiedzają to miejsce. Więc chciałabym, żeby tych ludzi było jeszcze więcej, bo wiem, że wykonują też pewną misję, też realizują swoje zadania, oczywiście statutowe, ale to też jest swego rodzaju misja, pokazanie trochę od takiej innej strony tego stada ogierów dla przeciętnego mieszkańca, który chciałby zainteresować swoje dzieci, swoich znajomych tymi wydarzeniami, które się tu odbywają, ale to są przejażdżki bryczką, to są woltyżerki. Naprawdę pomysłów mają całe mnóstwo i życzę tego skarbu pomysłów, żeby było coraz więcej. No i oczywiście możliwości realizacji tych projektów jako Orlen. Oczywiście jesteśmy silnym partnerem i staramy się nadal być w tych wydarzeniach, które organizuje Stado Ogierów w Łącku. Dlatego życzymy 200 lat wspaniałych projektów, kolejnych wspaniałych pomysłów i mam nadzieję, że będziemy przy tych projektach uczestniczyć jako sponsor, jako Orlen. Ten wspaniały jubileusz będzie powodem do dumy oraz inspiracji do dalszych działań. Podpisane przewodniczący Rady Gminy Łącki Legor Kobiecki oraz wójt Gminy Łącki Zbigniew Białecki. Pięknie dziękujemy panie wójcie i panie przewodniczący. Nie ma lekko, gmina musi też wspierać tutaj wspaniałe inicjatywy. Bardzo się cieszymy, liczymy na was i trzymamy